Dzień dobry. Jak masz na imię? Wow. Kaśka. Kasiu, cześć. Jak się masz? Wspaniale tu jest, super. Fajnie, chciałabyś zostać dłużej? Myślę, że tak. Im dłużej, tym lepiej, tak mi się wydaje. Słuchaj, więc ja ci powiem tak. Fantastyczny masz wokal. Fantastyczny. Jest tam tyle elementów, którym zatrzymało moją uwagę, tak po kolei, że nawet, wiesz, mogłabym teraz długo o tym mówić. To nie jest tylko jedno ogólne wrażenie, tylko jest kilka pojedynczych, fantastycznych detali, które mnie ujęły. Bardzo chciałabym, żebyśmy mogły razem współpracować. Jeśli masz taką wolę, to ja jestem otwarta. Patrz, tak, jestem otwarta. Tak. Całe serce. Dziękuję bardzo. Taka subtelność niesamowita w tych detalach, kurczę. Etniczny, no. Tak. Czy ty śpiewasz taki etniczny materiał przeważnie, czy to był po prostu wybór na tą scenę konkretny? To był pomysł na aranż, ale nie, to jest raczej mi obce na co dzień. A co na co dzień śpiewasz? Właśnie, to jest ciekawe, raczej muzyka, kurczę, zespołowo-rockowa była do tej pory. Naprawdę? Naprawdę. No, taki Bjork taką jesteś przez moment poczułam, po prostu, wiecie, na początku. Jesteś taką zagadką, bo, nie, bo właśnie śpiewając taki materiał i mówiąc jeszcze, że to był taki jednorazowy wyskok, że tak powiem, który się absolutnie udał, więc tutaj wszystko wyszło. To, że się nie odwróciliśmy, nie znaczyło, że nie było fenomenalnie, bo było. Ja jestem przeszczęśliwa w ogóle. Dobra, ludzie, fajnie, dobra, wy się nie odwróciliście już. A to jestem, może jesteś matka, ale nie bądź świeża. Świeża, Kasiu, gdzie się ten głos w tobie mieści w ogóle? Skąd on pochodzi? Chyba z tej blond głowy cudownej. Wiesz co, i po prostu dla mnie twoja barwa jest jak krajobraz. Ja widziałam przepiękne przestrzenie, a kocham otwarte przestrzenie. I jeżeli ty do tej pory nie śpiewałaś takiej muzyki, to ja mam cudowne pomysły dla ciebie i chcę cię wprowadzić w nowy świat, którego być może do tej pory nie znasz, a który sprawi, że bardzo daleko zajdziesz w tym programie. Dlatego serdecznie zapraszam cię. Kurde, Belek. To było bardziej przekonujące, no. Tak zabrzmiało poważnie. No tak, słyszałam to właśnie. Nie dziwię się zachwytom koleżanek, ale jesteś dowodem na to, jak wiele potrafi rock'n'rollowy wokalista, jak wiele musi potrafić, żeby zaśpiewać rock'n'rolla w bardzo prosty sposób, musi potrafić też śpiewać inne rzeczy. Ty to pokazałaś. Czy ja mogę jeszcze coś dodać? Tak. No, Marysia troszeczkę mnie przebiła. Przepraszam. Więc ja myślę, że... Coś tu, Mareczku, mówisz, bardzo chętnie bym z tobą popracował nad jakimś naprawdę przekonującym repertuarem zwycięskim, po którym ludzie odkryliby to, co ja sam odkryłem słuchając ciebie. Czyli że jesteś wspaniałą wokalistką i że masz bardzo dużo do przekazania ludziom. Kasia, ale ty masz możliwość przekroczyć granice pewne, wiesz, przekroczyć granice popu i tego programu nawet tutaj. Naprawdę po prostu zamknij oczy, skacz w przepaść i idź ze mną.